Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Becejłach, stworzone w ramach pilotażu przez Szpital Psychiatryczny w Suwałkach, jeszcze się rodzi, ale pacjentki psychogeriatrii już korzystające z prowadzonej tam terapii są zachwycone. Zajmujemy się wspaniałymi rzeczami, takimi ręczne robótki. No i tutaj przyjeżdżamy już chyba czwarty czy piąty raz. Ja samotna jestem, także no, dla mnie to jest po prostu wspaniale jest. Terapia zajęciowa jest takim, dla nich tak jakby azylem, tak? Bo to są osoby schorowane, często samotne, bardzo chętnie korzystają z naszej tutaj terapii. Po prostu rozwijają się też. Niektórzy ludzie przychodzą tutaj po prostu z takimi obawami, że czegoś nie potrafią na przykład zrobić. No ale małymi kroczkami wdrażamy tak różne po prostu czynności i po jakimś czasie ten człowiek wierzy w siebie, że po prostu potrafi. Na bazie tego pilotażu, na doświadczeniach tego pilotażu ma być organizowana psychiatria w całym kraju. Chodzi o to, żeby ten kierunek deinstytucjonalizacji prowadzić, czyli wyprowadzania pacjentów poza teren szpitala w taki sposób, żeby oni mogli korzystać z tych innych form, niestacjonarnych, nie w warunkach zamkniętych, a poza terenem szpitala. Becejły bardzo przypadły do gustu pacjentom. Ja zwróciłam się do wójtów z taką prośbą, żeby uczestniczyli w tym programie. Tutaj akurat była taka okazja, żeby skorzystać właśnie z tego, że budynek szkoły został zwolniony i rzeczywiście w pięknych pomieszczeniach, wyremontowanych, w bardzo dobrych warunkach udało nam się to środowiskowe centrum stworzyć. Mają tutaj pełen wachlarz usług zdrowotnych. Mogą tutaj korzystać z różnych zabiegów fizjoterapeutycznych, mogą korzystać z usprawniania, z ćwiczeń, z gimnastyki grupowej. Bardzo chętnie korzystamy ze spacerów. Było kilka ognisk, takich spotkań integracyjnych. Środowiskowe centrum zostało stworzone i wyposażone w błyskawicznym tempie. Część sprzętu jest sfinansowana przez nas w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Część jest przekazana, na przykład całe łóżka rekondycyjne, to przekazali nam sponsorzy. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Myśmy zawarli umowę już 30 czerwca z funduszem i od 1 lipca mamy tak zwany ryczałt. Pacjenci do Becejł są przywożeni przez szpital i jak nas zapewniła pani dyrektor Łapińska, jeśli zaistnieje potrzeba, po każdego pacjenta samochód może przyjechać. Do Becejł bowiem trudno jest dotrzeć publiczną komunikacją, a nie każdy ma możliwość dotrzeć tam sam, czy być dowiezionym przez rodzinę. By trafić na terapię, wystarczy skontaktować się z suwalskim szpitalem pod numerem telefonu 87 562 64 73. Z tym transportem nie mamy problemu, ponieważ my mamy tak jakby zabezpieczone te samochody w szpitalu, one dowożą tych pacjentów. Posiłki na razie pacjenci jedzą w szpitalu. Bożena Łapińska podkreśla, że Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego wymaga jeszcze pewnego nakładu pracy. W sumie to jest w tej chwili w fazie wstępnej, ponieważ to wszystko wymaga spięcia organizacyjnego. Tak naprawdę najłatwiejsze jest wyposażenie. Najłatwiejsze jest wyposażenie w sprzęt. Wielość form środowiskowej terapii zapowiada się imponująco. I pewnie gmina też się zechce włączyć, dlatego że wiem, że wójt planuje również dowożenie tutaj mieszkańców. Jak my rozwiniemy te formy, bo to czasami jest tak, że ludzie mają pomysły, a nie ma tak jakby kto tego spiąć, zorganizować, żeby to ruszyło. Więc myślę sobie, że na bazie właśnie tego środowiskowego centrum uda mi się rozwinąć to w takim szerszym zakresie i wtedy rzeczywiście będą mogli mieszkańcy tutaj przybywać, mieć taki swój klub, miejsce, kawiarnie, wszystko jednak to nazwać, tak? To będzie takie miejsce spotkań. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego otwarte i gotowe do pomocy jest nie tylko w stosunku do seniorów. To są grupy właśnie mieszane, jeśli chodzi o wiek, nie tylko o wiek, ale również o jednostki chorobowe, tak? Także te ośrodki również taką rolę właśnie integracyjną, tak? Spełniają. Jeżeli chodzi o ten ośrodek tutaj, korzystają bardzo chętnie z rehabilitacji, odnajdują się. Mogą sobie tutaj miło spędzić czas, wypić herbatę, porozmawiać z innymi osobami, tak? Spotkać się właśnie w takiej grupie.
i czują się potrzebne. Korzystamy też właśnie z uroków tutaj okolicy, bo jeżeli jest piękna pogoda, bardzo lubią tu przyjeżdżać. Oni czują się wtedy potrzebni, że nie są z tym sami, zostawieni z tą swoją chorobą, z tą samotnością. Widzą, że są ludzie tacy jak oni, tak? Że oni nie są jedyni i po prostu integrują się, wymieniają swoje spostrzeżenia. Bardzo chętnie właśnie korzystając z tej terapii jakby uzupełniają się. Program pilotażowy potrwa 3 lata.